dzisiaj jest 21 marzec, pierwszy dzień wiosny i od ubiegłego roku realizujemy projekt edukacyjny, który się nazywa Słoneczna Integracja. My chcemy przede wszystkim integrować środowisko nowochódzkie wokół edukacji. Dzisiejszy dzień to jest dzień gry terenowej po starych osiedlach Nowej Huty. Punkty, które są wyznaczone, punkty, do których musicie dotrzeć, mają charakter zabawy, ale równocześnie mają was czegoś nauczyć. Jest to, zgodnie z takim powiedzeniem, zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. Uwaga, wiosna! Wiosna! Nowa Huta jako miejsce unikatowe na skalę światową zasługuje na szczególne zainteresowanie. Dawny wygląd tej dzielnicy można zobaczyć na fotogramach rozmieszczonych przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Tutaj macie ładnie zaznaczone. Byliście tu, teraz idziecie na łąki, które są z tyłu i potem na Smoczy Skwer, a potem już po kolei według waszej trasy wyznaczonej. Ika, czekaj, musimy najpierw przeczytać zadanie. Dobra. Łąki Nowochódzkie to niezwykłe, miejsce położone w Dolinie Wisły, a jednocześnie... Michał! Potem brzuszki, pompki, skoki i wnet zrobisz się wysoki. Nie zapomnij o bieganiu i właściwym odżywianiu. Lepszy spacer ze skakanką albo z miłą koleżanką. Pozytywnie patrz na świat, a przeżyjesz i 100 lat. Wpisuj w zdrowym ciele zdrowy druh. Duch. Przy organizowaniu tego projektu mam w ogóle dużo radości, bo po pierwsze możemy działać na rzecz dzieci, a to jest to, co lubimy naprawdę, a poza tym bardzo lubimy bawić się z dziećmi, a nauka przez zabawę jest chyba rzeczą najbardziej wartościową, jaka może być. Smoka pokonujecie w ten sposób. Po zjeżdżalni na ogonie wdrapujecie się do góry. Przechodzicie przez czerwoną siatkę. Thank you.